Wiesz, że ciąg geometryczny to taki ciąg, w którym każdy wyraz oprócz pierwszego powstaje poprzez pomnożenie wyrazu poprzedniego przez pewną liczbę, zwaną ilorazem ciągu. Tę zależność możemy zapisać takim wzorem rekurencyjnym. a n plus 1 równa się a n razy q dla każdego n należącego do zbioru liczb naturalnych dodatnich. Pamiętaj, że wzór rekurencyjny to taki, który pozwala na obliczenie kolejnego wyrazu korzystając z poprzedniego. A jak nazywa się wzór, w którym możemy obliczyć dowolny wyraz ciągu, znając tylko jego pozycję. Taki wzór nazywamy wzorem ogólnym. Dla ciągu geometrycznego będzie to an równa się a1 razy q do potęgi n minus pierwszej. Pokażę ci jak wykorzystać podane informacje w zadaniach o ciągach. Pierwsze zadanie brzmi: Wyznacz wzór ogólny ciągu geometrycznego, w którym trzeci wyraz wynosi 27, a czwarty 9. Szukamy wzoru ogólnego dla tego ciągu geometrycznego. Dla każdego ciągu geometrycznego wzór ogólny to an równa się a1 razy q do potęgi n minus 1. Czego zatem potrzebujemy? Wyrazu pierwszego i ilorazu. Co wiemy z treści zadania? Trzeci wyraz to 27, czyli a3 równa się 27, a czwarty to 9, czyli a4 równa się 9. Skoro mamy podane dwa kolejne wyrazy, możemy obliczyć iloraz tego ciągu. Spróbuj to zrobić samodzielnie. Czwarty wyraz powstaje przez pomnożenie trzeciego przez iloraz, czyli q. Dzieląc obie strony równania przez a3 otrzymujemy q równe a4 podzielić przez a3. Podstawiając dane z treści zadania otrzymujemy 9,27, a po skróceniu 1 trzecią. Mamy już iloraz ciągu. To 1 trzecia. Obliczmy wyraz pierwszy, obliczając kolejno a2 i a1. Wartość drugiego wyrazu to wartość trzeciego podzielona przez iloraz, czyli przez q. Mamy zatem 27 podzielić przez 1 trzecią, a to równa się 27 razy 3, czyli 81. W ten sam sposób możemy obliczyć wyraz pierwszy, którego potrzebujemy do zapisania wzoru ogólnego. A1 równa się A2 podzielić przez Q, czyli 81 podzielić przez 1 trzecią, a to się równa 81 razy 3, czyli 243. Mamy już teraz wszystkie dane, dzięki którym zapiszemy wzór ogólny tego ciągu. W miejsce a1 wstawiamy 243, a w miejsce q1 trzecią i mamy an równa się 243 razy 1 trzecia do potęgi n minus 1. Przejdźmy do kolejnego zadania.